ma ogromne znaczenie oczywiście w fotografii kreowanej, bo w reportażu działają zupełnie inne ważne elementy, mianowicie trzeba mieć, zrobić sobie ogromny refleks, wiedzę na temat tego, co się fotografuje, żeby wiedzieć, gdzie się ustawić, gdzie wydarzy się ta akcja najważniejsza, którą trzeba zarejestrować. Natomiast w fotografii kreowanej no po prostu jest niesamowicie ważna właśnie taka ogromna otwartość na surrealizm, na no po prostu wyobraźnia, która nie ma żadnych granic i poparta bardzo bogatym warsztatem, bo to jest bardzo ważne, żeby nie wiem, jak była bogata, jak byłaby wspaniała wyobraźnia, to jest nie do zrealizowania, jeśli się nie ma tego warsztatu, pozwala na natychmiastowe zrealizowanie swojego pomysłu, prawda? To są te dwa elementy bardzo mocno sprzężone. Natomiast fotografia kreowana również, ja widzę ogromny związek kreowanej fotografii z reportażem, mianowicie jeśli się rejestruje życie na gorąco, to nie tylko w aparacie, ale również w głowie są zarejestrowane pewne sytuacje, które potem bardzo łatwo przywołać je w momencie, kiedy się wymyśla jakiś projekt właśnie kreowany. I on ma wtedy znamiona bardzo naturalnego, ale można mu nadać jeszcze charakter przerysowany, czyli bardziej taki surrealny. Jedna i druga ma taką samą wagę. I gdyby nie było jednej z nich, gdybym zaniechał, gdybym sobie wmówił, tak jak to często bywa, że ja chcę tylko robić reportaż, mówi o sobie oczywiście, o swojej naturze, mógłbym bardzo szybko się z tym nie tyle znudzić, co zacząć się powtarzać, czyli robić w bardzo podobny sposób, fotografować w podobny sposób, ustawiać się w podobny sposób, natomiast zmienianie tej dyscypliny fotografii, przeskok z zaranżowanej na kreowaną, za każdym razem powoduje odświeżenie takiego, zdystansowanie się do tego, co się robiło przedtem, a ponieważ ja mam w ogóle słabą pamięć, więc tak jakbym za każdym razem zaczynał wszystko od początku. Czasami są takie okresy albo bardzo krótkie. Jeśli jest taki okres w ogóle, to taki moment to nie należy na siłę, nie należy o tym myśleć i myśleć sobie, o Boże, kochany, ja nic nie robię, tylko uspokoić się, bo to samo przyjdzie. A jak nie przyjdzie, to zmienić zawód. Każdy klient jest inny. Oczywiście ci potentaci, czyli jeśli mówimy o potentatach, to mówmy raczej o agencjach reklamowych, a nie o ich klientach, bo współpraca z agencją reklamową daje największe doświadczenie. To nie są bezpośrednie kontakty z klientem, tylko właśnie z agencjami reklamowymi, które reprezentują interes dużych firm. I jeśli to jest agencja reklamowa, w której pracuje dyrektor artystyczny o ogromnej fantazji i również zdaje sobie z tego sprawę, że wykonawca jego pomysłu może mieć bardzo taki ambiwalentny stosunek do jego pomysłu i najlepiej w związku z tym wciągnąć go już we współpracę w momencie, kiedy powstaje pomysł, bo wtedy jak gdyby, znaczy nie jak gdyby, ale z całą pewnością fotograf czuje się o wiele bardziej odpowiedzialny i o wiele bardziej zżyty z tym pomysłem, bo to jest współpomysł jego, prawda? I wtedy rzeczywiście można mówić o tym, o fantastycznych rezultatach.
Są też agencje reklamowe takie, których właśnie ci kreatywni, widząc, znając portfolio fotografa, dają im zupełnie wolną rękę, wręcz mówią: słuchaj, teraz to wszystko zależy od ciebie, ty sobie wymyślaj coś, a ja będę siedział w barze, pił sobie koktajl, i jak zrobisz Polaroida, przejdź do mnie, jak mi się to spodoba, to dalej rozwiniemy. I tak miałem na przykład z całą kampanią reklamową w Stanach Zjednoczonych Intercontinental Hotels. To była rzeczywiście fantastyczna sytuacja. Singapore Airlines też tak było. Oni mówili: słuchaj, jedź, przywieź nam na piękne zdjęcie skądś tam z Fuji, z Tokio albo z Wielkiego Kanionu, i potem coś z tym zrób. No i tyle. Z jednej strony fantastyczne, bo masz wolną rękę, a z drugiej strony wiadomo, że dzień się nie kończy po 8 godzinach, tylko non-stop o tym myślisz, jak to zrobić, eksperymentujesz i tak dalej. To samo było z Club 21, bo to było pismo mody i oni wręcz błagali, żeby za każdym razem eksperymentować i robić coś nowego. No więc to po prostu idealna sytuacja. A przeciwieństwo tego, współpraca z polskimi pismami. Kiedy tu przyjechałem, to nagle ktoś mi podsuwa wycinki z jakiegoś Vogue'a francuskiego czy z innego pisma i mówi: my chcemy tak podobne zdjęcia. No to już jest po prostu, nie ma, to od razu podcina przede wszystkim jakąkolwiek kreatywność u fotografa, bo się zastanawia, jak ten człowiek to oświetlił, jak to zrobił i tak dalej, i próbuje skopiować rzecz, która może mu nawet nie być bliska, prawda? No naturalnie. I to właśnie w pewnym sensie tak ciąży, a z drugiej strony daje takiego kopa, żeby zrobić coś takiego, czego jeszcze nikt nie zrobił, ale żeby naświetlić tak dokładnie taką sytuację, to będąc właśnie w Wielkim Kanionie, okazało się, że jestem jednym ze 170 fotografów, którzy mają skierowane aparaty fotograficzne na zachodzący, oświetlony zachodzącym słońcem kanion. I oczywiście dla mnie to był dopiero materiał wyjściowy. Oni wszyscy mieli te slajdy, natomiast ja potem to zdjęcie przetwarzałem. To jeszcze były czasy analogowe, czyli robiłem podwójną ekspozycję, dokładałem do tego ziarno. No to były prawie obrazy. I na tym polegała ta inność tych obrazów. I byłem spokojny, że mi się to uda, bo potem, bo naciśnięcie migawki dla mnie to był początek dopiero jakiegoś procesu. Natomiast tamci ludzie mieli rzeczywiście identyczne klatki.